Kłopoty z gazoportem. Tam w pewnej chwili Parfianowicz narzeka na to, że jeszcze dodatkowo, jeżeli to się będzie wlec, jeżeli Katarczycy zgodnie z umową wyślą w odpowiednim terminie pierwszy tankowiec, to my nie będziemy go mieli gdzie rozładować no bo to świnoujście jest, będzie niegotowe. Na co nowak były. Podkreślmy to, minister transportu i gospodarki morskiej, jak również człowiek, który był przez moment blisko takiego stanowiska człowieka numer dwa w platformie obywatelskiej, odpowiada, a czy my nie możemy tego rozładować w Gdańsku? No Co to znaczy? To znaczy, że Nowak, jeszcze raz powiedzmy, były minister transportu i gospodarki morskiej w ogóle nie wie, na czym polega problem gazoportu. On nie wie tego, że nie, mamy, że, nie ma, że, że nie mamy odpowiednich instalacji i mu się wydaje, że są jakieś kartofle, które na byle yy, rampie portowej można sobie jakimiś dźwigami rozładować. Nie widać, żeby się czuł w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób zażenowany swoją niewiedzą. Poczucie bezkarności z niego bije. Mówię ci, jest co robić, tylko że nas za chwilę wymiotą za kaftan. Dlaczego? A gdzie rozładować tankowce? No, no w Świnoujściu, nie? A jest? No są trochę opóźnienia. Oni podpisywali takie niekorzystne umowy, co pozwala Włochom się bezkarnie opóźniać. Nie, bezczelni są. Ja pamiętam, że z dozorem technicznym walczyłem. Jeszcze Budzanowski był. Dozór przychodzi. Wiesz, ci Włosi chcą kłaść rury bez żadnych atestów, bez niczego. No to po prostu przyjdzie pierwsza, lepsza kontrola i to wszystko wywali w powietrze. A wiesz, Katarczycy już czankują pierwszy gazowiec, nie? I co z nimi? Będzie sobie pływał w Bałtyku. <laughs> to jest duży tankowiec, nie wiem czy da radę zawrócić. Zanim się złamie to tak od Szwecji... A my w Gdańsku nie możemy odebrać? No. Nie ma instalacji. Dobrze, że ten katar, to znaczy te szejki się racjonalnie zachowują. Jak się usztywni, no to co mu zrobisz? Jak oni zrobią dla nas precedens... To inni powiedzą. To inni powiedzą, no chłopaki. No, no i co? Uważasz, że nie zdążą z tymi instalacjami tam? Wiadomo, że nie zdążą. Na pewno nie zdążą. Kur... Oni teraz mówią o jesieni 2015, a na mieście mówią coś o 2017. No i wiesz, ale tego się nie udaje ustalić, bo jak będziesz wiedział na sztywno, że to już na pewno, to można z tymi katarczykami jakoś gadać. Ale co? Co mu powiesz? No tak. Poczekajcie, ale do kiedy, nie? Do kiedy? Przecież oni potrzebują te tankowce pływają cały czas. No tak. On go gdzieś musi w grafik ustawić. To nie jest tak, że dobra chłopaki, za tydzień. Sama podróż z Kataru 22 dni. 22 dni z powrotem. trzy na miejscu. Gdzieś to musimy precyzyjnie wyliczyć.